Alla Homora! Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Róża89 TV. Witajcie w kolejnym odcinku, zagrajmy w Harry Potter, albo raczej... Dobra, PL po polsku i tak dalej, gameplay. Drakonikos! Będziemy latać znowu. Szybko, muszę tutaj zajrzeć, ja wiem. Ale jestem mądra. Gdzie to było? Nie tu. Ja się tyle gra już w Harry Pottery. Tak, i oczywiście macie serię z Harry Potter i Kamień Filozoficzny jest na kanale, a inaczej nazywa się, seria nazywa się Let's Play. Jest też, zagrajmy w Komnatę Tajemnic, możecie sobie obejrzeć. Dobra, teraz przyszła czas na Harry Potter i Wiedźmin z Azkabanu. Dobra, co tylko to bierze? Tu jest ta księga! Świetnie, a teraz do Hagrida. Tak, świetnie. Aby szybko dotrzeć na dowolne piętro zamku, wykorzystaj skróty portowe. Portrety znajdują się w bocznej komnacie, tuż przy sali wyjściowej. Znalazłaś coś, co mogłoby pomóc w obronie Hardodzioba? Tak, zostawiłam książkę w chatce Hagrida. Chwileczkę. Jak to zrobiłaś? Dopiero co poszłaś? Poszłam na skróty. Szybciej, nie możemy się spóźnić na zajęcia z uroków. To niedaleko. Zapierzcia ze mnie do paskudztwa! Uciekaj! Kompletnie oszalała! O nie! Może się tym zajmiemy. Nie mamy teraz zajęć z uroków? Tak. Myślę jednak, że mamy czas, by dać tej rzeczy nauczkę. Gdziekolwiek jest. Decyduj, Harry! Mam nadzieję, że pomożecie. Potworna księga potworów wymknęła się spod kontroli. Za pokonanie wszystkich kartek otrzymacie kartę kolekcjonerską. Można zdobyć aż 5 kart. Nie ma sprawy. Zajmiemy się tym. Powodzenia. Zostałaby mi pomogła, ale jestem spóźniona. Bardzo spóźniona. Aha, pomogłabym. Ha, ha, ha. Dobra, co? Co teraz? Rictus Sembra!
Dobra robota. Prefekt powiedziała, że możemy zdobyć wszystkie 5 kart, jeśli pokonamy księgę. Wow. Co się wydarzyło? Zara. O Jezu, gdzie jest kolejna karta? Ła, tutaj. Baba Jaga. Rosyjska wiedźma, która mieszkała w chatce stojącej na ogromnej kurzej nusce. Jadała nasionaje dzieci, prawdopodobnie również na obiad i na podwieczorek. Baba Jaga. Średniowiecze. Rosyjska wiedźma, która mieszkała w chatce stojącej na ogromnej kurzej nóżce. Jadała na śniadanie dzieci. Prawdopodobnie również na obiad i na podwieczorek. Ochydna paskudna Baba Jaga. Tak, a inaczej w tym... W najdłuższej podróży, czyli drogą z żoną, nazywała się... Żarlica. Depulso! Baba Jaga. Ciągle wypadliśmy nieźle. I kolejna karta. Malodora... Malodora Grimm, średniowiecze. Korzystając z eliksiru upiększającego, ukryła swoją prawdziwą wiedźmią postać, poślubiła króla i używała zaczarowanego zwierciadła, aby wzmacniać swój wizerunek. Stała się zazdrosna o najpiękniejszą dziewczynę w państwie i podała jej zatrute jabłko. Aha, czyli to jest zła ta wiedźma? Nie, zła wiedźma, tylko to jest ta, co Śnieżkę otruła, pamiętam. Tak, chyba. Znakomicie! Ron, coraz lepiej rzucasz zaklęcia! No... Przestaniesz już... Dobra, kolejna jakaś... O, jest kolejna... Letizia Somnolens. Średniowiecze. Złośliwa wiedźma z zazdrości o królewską córkę spowodowała, że ukłuła się ona szydłem nasączonym wywarem żywej śmierci. Młody czarownik, który posmarował wargi eliksirem wiggenowym, pocałował księżniczkę i przerwał jej trans. Oho. Super. Depulso! Fantastycznie! Jeśli pokonamy tego potwora, to zgarniemy ostatnią kartę z zestawu. Kurde. Dobra. Stara mateczka Hubbard, średniowiecze, zwabiała zbłąkane zwierzęta do swej chatki i głodziła je na śmierć. Depulso! Rictus centra.
Rictus Entra! 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 I już po potwornej księdze potworów. To trochę smutne. Chyba powinniśmy byli spróbować ją poskromić. Uczciwie, Hermiono. No i co z tego? No. Mogła z nami zadzierać z Harrym, Hermioną i Ronem. I oczywiście mną komentującą i prowadzącą serię Harry Potter i Więzień Azkabanu. Róża 89 TV, albo też E jako Emi. Ostatnia karta. Cordelia Misericordia. 1298-1401. Reprezentantka wiedźm na XIV-wiecznym zgromadzeniu Rady Czarodziejów. Dobra, wszystko. Wejdziemy z tym chyba, nie? Wrócimy stąd. Mam już te karty, dobra, jeszcze zostało tylko... jeszcze po dwie te. Będą wszystkie karty. Dobra, czy zapisek jakiś? Cóż, lepiej chodźmy na zaklęcia i uroki. Gdzie? Depulso! Idziecie na lekcję zaklęć i uroków, prawda? Jest na drugim piętrze, tak? No jasne, ale ze mnie głuptas. Zobaczymy się w klasie. Witam wszystkich, jestem profesor Flitwick, prowadzę zajęcia zaklęć i uroków. Dziś nauczymy się praktycznego zaklęcia zamrażającego, zwanego Blasius. Pomyślmy, kto miałby ochotę zademonstrować? Pan Potter? Spróbuj! Jeśli przejdziesz przez drzwi, rozpoczniemy naukę zaklęcia Blasius. Amazonskie salamandry mogą pluć ognistymi kulami, jeżeli nie ugasisz ognia, ze którego... Blasius przydaje się do zamrażania przeróżnych rzeczy. Zacznijmy od amazońskiej salamandry. Gotowy? Teraz uważaj, Harry. Musisz unieszkodliwić zarówno bestię, jak i jej ogień. Spróbuj! Aj, pamiętam. Rictus Entra. Dobra robota, Harry. Alo, homo. Alo, homo. Kolejna karta. Do kolekcji. Jej, kolejna karta. Kolejne czytanko. Tutaj jeszcze trochę kart mi brakuje. Tu jeszcze trochę? O jest, dobra. Co to jest? Irgit Paskudny, reprezentant goblinów na XIV-wiecznym zgromadzeniu Rady Czarodziejów. Teraz, Harry, spróbuj użyć zaklęcia Glasius, żeby zamrozić płynącą wodę. Yeah, będzie to klapka. Glasius! Wyśmienicie. Rety, twardy lód. A teraz najważniejsza część, Harry. Poślizg. Używaj strzałek w lewo i w prawo, żeby sterować. Naciśnij strzałkę w górę, żeby przyspieszyć, a strzałkę w dół, by przyhamować. Jedziesz! Zobaczymy się na końcu trasy. Jedziesz! Yeah! Yeah, mamy ślizgawkę. Teraz patrzcie. Raz, dwa, trzy! Ach.